Siemanko, witam w 10. odcinku podcastu Jesteś z boczkiem. W sumie to mógłby być już 11, bo nagrywamy go drugi raz. Mieliśmy awarię kamery, także widzimy się drugi raz. I to już nasz drugi podcast. Nasz drugi podcast, no teraz już będzie lepiej. Dzisiaj moim gościem jest Samuel Lechowicz, twórca z kanału Night Ride. Dzień dobry. Dzień dobry wszystkim. Także zaczniemy sobie standardowo, jak u boczka, od historii twojej, jeśli chodzi o tuningi, drifty i całą motoryzację. Więc poprosiłbym cię tutaj o twój mały background, jeśli chodzi o to. Dobra, więc jeśli chodzi o mnie, to jakby samochody były gdzieś tam od dziecka taką zajaweczką małą. Pewnie tak u większości, przez Need for Speedy i Szybki i Ściekły i tak dalej. No z tych filmów i gier to się za dużo i tak nie wiedziało o tych autach, ale jakoś tak było, że wiesz, widziało się superfurki. I to nie zawsze to się... są dobre wzorce, nie? No nie, nie zawsze, zdecydowanie. Ale właśnie skąd te dobre wzorce? Kiedyś bardzo popularne w Polsce było, przynajmniej w takich niektórych kręgach, było coś takiego jak Manga Cars, Pixel Cars. To jest taka zajawa na rysowanie w paincie samochodzików piksel po pikselu. Teraz to się w ogóle może wydawać dziwne i abstrakcyjne, ale kiedyś właśnie tak się robiło. Było takie wielkie forum w Polsce, które było chyba w ogóle jednym z takich większych nawet na świecie. I była bardzo duża, duża grupa ludzi właśnie na tym forum. Tam były serio no, setki osób, które właśnie zajawkę na to miały. Nie? I to wyglądało tak, że były jakieś bazy różnych modeli i sobie się je tak tuningowało w pancie, że wiesz, ale pamiętam, wszystko, że jak te Manga Carsy, te Pixel Carsy były w tych stopkach na forach, to tam ludzie płacili normalnie za to, żeby im zrobić te samochody, nie? Może by tak, 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 ale to już trzeba było być takim, wiesz, wyjadaczem, kotem. Nie? Tak, takim kotem. No i na tym forum tak dużo się działo, w ogóle ja pamiętam, to było jak ja byłem w pierwszej gimnazjum czy coś takiego, że serio po prostu po szkole wracało się do domu na kompa i Manga Cars i cały wieczór się tam kleiło. Ale to było tak, że szukałeś sobie gdzieś tam w Google jakiegoś stuningowanego samochodu i przerysowywałeś go w te piksele? Czy... Albo tak, albo właśnie gdzieś tam inspiracje się brało właśnie z jakichś zdjęć, albo właśnie z filmów, czy tam po prostu z wyobraźni, nie? Bo tak właściwie to było coś takiego, że mogłeś samochodem zrobić co chcesz, nie? Ale w sumie to chyba to właśnie było inspiracją do tej gry, ten pixel racing. No teraz właśnie to wróciło, nie? Jest nowa moda na takie coś. No. Ja to widziałem. No w każdym razie to było tak, że mega jakoś byłem na to zajawiony. I to jest też tak, że to nie tylko ja, bo wiem, że właśnie na przykład Szeszu czy Bartek Waliłko z Dorminati, oni też gdzieś tam się w to bawili, nie? I teraz też jakby są, dalej ta zajawka się ciągnie, nie? No i mi było to samo, też właśnie z tego forum i z tego wszystkiego tam poznałem jakieś różne style, różne rzeczy mi się zaczęły niektóre podobać, niektóre nie, i dużo też się dowiedziałem na temat właśnie jakiejś tam kultury samochodowej i tak dalej, nie? No i to było tak, że w międzyczasie jeździliśmy na BMX-ach, mieliśmy zajawkę na BMX, na deskorolki i można powiedzieć, że każda taka grupa zajawkowiczów musiała mieć jakąś osobę, która będzie nagrywać filmy. Nawet się wtedy w ogóle nie wrzucało do internetu takich filmów, ale żeby gdzieś tam, wiesz, nagrywać sobie klipy i żeby po prostu mieć. No u nas było tak, że ja miałem jakiś tam aparat od rodziców pożyczony, no i zaczęliśmy coś tam sobie kręcić, nagrywać. No i tak właśnie się zaczęła ta zajawa w nagrywanie filmów, nie? No i potem po paru latkach pozdawaliśmy prawa jazdy, pokupywaliśmy pierwsze auta i no i ta zajawka przeszła w nagrywanie samochodów, nie? To było tak, że jakby, no i nagrywaliśmy swoich aut, bo one gdzieś tam nie były jakieś super porobione, tylko to było jak typowe auta 18-latków, którzy dopiero zdali prawko, ale było coś takiego, że jeździliśmy na takie spoty Hondy pod Tesco i tam jakby poznawaliśmy ludzi, poznawaliśmy, jakby wdrażaliśmy się w całe te takie community samochodowe
No ja tam gdzieś tam nagrywałem, wiesz, te auta od tych rymeczków, co tam mieli, jakieś tam fajniejsze furki, nie? Tak właśnie na przykład Mazana, nie wiem, czy go kojarzysz, ale tak go też poznałem, nie? Na takim spocie pod Tesco. Dawida, tak? Tak, tak, tak. On miał też Honda Civic wtedy. No i też on był chyba jedną z pierwszych takich osób, któremu gdzieś tam robię zdjęcia i nagrywałem film i to też tak fajnie wyszło, nie? Nie wiem, czy kojarzysz, miał takie czerwone, jajko czerwone. No, no, no. Kojarzę. No, no i tak się w sumie to zaczęło. Potem... Czyli jesteś hondziarzem jednym słowem. Jestem hondziarzem, tak, przyznam się. Nawet w sumie dzisiaj to też mam jeszcze Hondę. Taką jedną. Tak? No mam. Nawet miałem dwie niedawno, ale jedną sprzedałem. A to Accorda, tak? Miałem Accorda, sprzedałem, no teraz mam CRV-kę do ciągnięcia lawetki. No i tylko wtedy jeszcze na przykład, wtedy w ogóle nie miałem żadnej styczności z driftem i z niczym takim, nie? W sensie jedna sytuacja, kiedy gdzieś tam widziałem drift, to był Tokyo Drift, czy tam, wiesz, jakieś gierki, czy coś takiego, ale w życiu nie wiedziałem, że jest coś, że tak można robić, wiesz, o co chodzi. Myślałem, że to są jakieś takie stunty, nie jakieś dziwne rzeczy. No i potem na taki spot przyjechał taki ziomo w BMW E30, 2,5 litra coupe. No i coś tam z nim pogadałem, przewiózł mnie tym autem i chyba zrobił rondo bokiem, czy jakiś zakręt, czy coś takiego. I ja wtedy tak mówię, wow, to faktycznie tak można robić, nie? Że to nie jest w sumie nic takiego, że skomplikowanego, kaskaderskiego, tylko faktycznie jest, da się zrobić, nie? Drift. Chcę to robić, no tak było, chcę to robić. No i wtedy sprzedałem tam samochód i kupiłem sobie BMW E36. Coupe 1.8 ES, czyli w gazie, czyli takie już auto no, dość spopularyzowane wśród młodych drifterów. No tylko, że była to seria. No i jak całe pieniądze wydałem na to auto, to się okazało, że to nie jest takie proste, że kupujesz sobie auto z tym napędem i wiesz, i jesteś drifterem, nie? No ledwo mi starczało kasy, żeby tankować to auto i wiesz, gdzieś tam no wiadomo, trzeba coś tam włożyć w to auto, żeby one jakoś się prowadziło, nie? Jakiś gwincik, czy zespawać no tak, dyfer, czy opony. To wymaga czy... jednak jeszcze nakładów finansowych, żeby sobie to no doprowadzić właśnie do takiego stanu, żeby było używalne. No właśnie. No ja miałem to auto jakieś tam parę miesięcy i byłem taki troszkę rozdrażniony sytuacją, bo ja tam pracowałem na myjni na pół etatu i gdzieś tam sobie robiłem na boku filmy, nie? Bo jakby te cały czas gdzieś tam ta zajawa na filmy była. No ale nie było to nic takiego, nie byłem w takiej sytuacji, gdzie mogłem sobie pozwolić, żeby gdzieś tam w to auto jakby inwestować i wiesz, na zajawkę, nie? No i wtedy poznałem taką dziewczynę i jej siostra mieszkała w Anglii. I sobie był taki moment, kiedy sobie gdzieś tam wbiłem na eBaya angielskiego, więc poszukam sobie, jak to tam wygląda, nie? Na przykład. No i patrzę, że tam jest tak, że wiesz, ceny tych aut, jak sobie tak szybko przeliczyłem, ceny aut takich w stylu S13 czy jakiś S14 czy coś takiego, to była jakieś tam kwoty rzędu, wiesz, parę tysięcy funtów, no i sobie tak obliczyłem, że jakaś tam minimalna krajowa to było 1000 funtów wtedy, że kurde, że tam jest pewnie tak łatwo, że wiesz, masz jakąś tam pracę jakąkolwiek, wiesz, z minimalną krajową, no i po paru miesiącach możesz sobie kupić takie wymarzone auto, które dla mnie wtedy było no, niedostępne, nie? Na maksa. No i po jakimś czasie... No tak, gdzie tam w UK import z Japonii to duża skala, tak? Więc tych JDM-ów oni tam mają na rynku. Więc no, jest tego na sporo. Na pewno jest łatwiej to kupić niż w Polsce na przykład. Kiera jest też po tej samej stronie. No właśnie, po właściwej. Po właściwej, no. No i w końcu był taki moment, że byłem taki zirytowany tą sytuacją, w której jestem i mówię, dobra, sprzedam BMW i lecimy na wyspy, nie? No i plan był taki, że polecimy na parę miesięcy, uzbieram sobie na wymarzone auto, sobie kupię i albo tam zostaniemy, jak nam się spodoba, albo wiesz, wrócimy z tym autem, nie? No ale sytuacja nas trochę zweryfikowała. Okazało się, że to wcale nie jest takie hop-siup, takie proste, że tam no, zarabiasz, kupujesz auto i masz, tylko w UK jest dość ciężka sytuacja, jeśli chodzi o ubezpieczenie samochodu i utrzymanie samochodu i w ogóle wszystko, nie? Do tego stopnia, że jeśli jakby okej, możesz kupić sobie auto, ale jak chcesz żeby nim jeździć, to musisz się ubezpieczyć, wiadomo, tylko tam ubezpieczasz ty siebie, a nie tak jak tu w Polsce jest, że ubezpieczasz auto i każdy nim może jeździć, tylko ty ubezpieczasz to auto na siebie, nie?
I bardzo duże znaczenie ma właśnie, wiesz, ile masz lat, skąd jesteś i tak dalej. Aha, czyli jakby w momencie, kiedy inny właściciel jedzie tym autem, to nie ma ubezpieczenia wtedy, tak? Tak, nie możesz. Żeby na przykład kupić auto, to ty najpierw musisz kupić ubezpieczenie na nie, żeby nim wrócić, wiesz, do domu na koło, okay. Nie? No a ceny ubezpieczeń tam są masakryczne, jeśli chodzi o auta, które mają ale jakąś większą pojemność. Jak masz na przykład taki samochód domowy i kilka osób nim jeździ, to... Każda musi mieć osobne ubezpieczenie. No, tak, tak, no, tak. Albo takie, nie wiem, czy jest, no na pewno jest coś takiego jak zbiorowe, żeby więcej osób mogło jeździć, ale ogólnie to nie jest tak, że każdy, tak jak w Polsce, że każdy może każdym autem jeździć, nie? To jest trochę inaczej. No jest też tak, że jakbyś chciał modzić takie auto, to każdą modyfikację musisz zgłosić do ubezpieczalni, z tego względu, że jakbyś nie zgłosił czegoś i byś miał wypadek, to ubezpieczalnia by się, no nie wypłaciłaby żadnych pieniędzy, bo auto było zmodyfikowane, a nic nie było zgłoszone, nie? To trochę tak jak no, u nas na zasadzie żółtej blachy w samochodzie, nie? Że tak, no, coś takiego. Każda część musi ci zaakceptować rzeczoznawca. Coś tam, takiego, tam. No. I jest tak, że jakby każda modyfikacja zwiększała ten koszt ubezpieczenia, czyli tam za seryjne auto i tak już płaciłeś dość dużo, nie? W porównaniu do tego, co płacimy w Polsce, ale każda modyfikacja jakby powiększała tą cenę tego ubezpieczenia do tego stopnia, że jakbyś chciał mieć S13 w bodykicie z fajnym kołem i z wydechem, to byś płacił pewnie, wiesz, no kolosalne pieniądze za ubezpieczenie, nie? No i zanim poleciałem, no to miałem taki plan, wiesz, 3 miesiące sobie podkładam i kupię sobie jakieś S13 i będzie super. No ale było to błędne myślenie, bo po 3 latach dopiero mogłem sobie coś kupić i to była Mazda MX-5. Ale to właśnie było ze względu na to, że te koszty utrzymania były tak wysokie, tak? No tak, tak. No bo MX-5 to jest taki, jeden z takich aut z tylnym napędem, które mogłem sobie kupić, na które te ubezpieczenie nie było jakieś super wysokie, no bo to 1.6 silnik. A które gdzieś tam pomyślałem, że może dawać frajdę i poglądałem sobie jakieś, wiesz, jakieś zdjęcia tych MX-5, zobaczyłem, że jest dość duże takie community i w Anglii i nawet w Polsce i że tymi autami faktycznie da się coś pojeździć, nie? A dużo było na rynku w momencie, kiedy chciałeś kupić? Tak, no te auta tam są dość mocno popularne, to jest chyba w ogóle najbardziej popularny roadster sprzedawany na świecie, nie? W Polsce może nie aż tak, ale na Wyspach serio jest tego dużo. W ogóle teraz jest mało tak ogłoszeń sprzedaży, jak tam się wejdzie na Elixa czy coś, to tych miat jest faktycznie mało, no. I coraz droższe są, ale pamiętam wtedy też oglądałem, jest takie forum MX-5 w Polsce i widziałem temat właśnie Jimmy'ego i widziałem, że ktoś tym driftuje w Polsce, to mówię, o kurde, no to może faktycznie to może być to, nie? Więc kupiłem to auto za 800 funtów, za 4000 zł. No i ubezpieczyłem sobie je i jakiś czas sobie nim jeździłem, nie? No ale przez tą sytuację, że te ubezpieczenia kosztują, ile kosztują, no i cały ten... to wszystko, te ceny przy tych modyfikacji, no to znowu byłem w podobnej sytuacji jak z tym BMW w Polsce, nie? Że niby mam auto i jest spoko, ale jakbym chciał się wybrać na jakiś evencik czy na jakiś tam tor, no to też no koszta się robią kolosalne. No ciężko było się przestawić na ruch lewostronny? Nie, to są... Dużo osób pyta o to, nie? Że czemu sobie nie zrobię przekładki. To jest takie... No, mi nawet nie chodzi tyle o stronę kierownicy, co o ruch, nie? Stronę ruch, no. A też inaczej, bo masz kierownicę po drugiej stronie i dalej siedzisz po stronie jakby tej samej, nie? Czyli... Znaczy inne odczucie jest pewnie jak jedziesz tam niż tak, po niż w Polsce. Ruchu prawostronnym. Tak, no. Nie, no to parę dni i w sumie jesteś, to już naturalnie wchodzi wszystko, nie? Parę dni jest tak, że siadasz i zamiast zmienić bieg, to uderzasz ręką w boczek, ale potem i na razie zastanawiasz się, gdzie tak, jest. Tak, ale potem już to serio wchodzi naturalnie. To do tego stopnia, że jak na przykład teraz mamy te dwie mazy z kierą po prawej i resztę tam daily z kierą po lewej, to nawet się nie zastanawiasz. Nie? Jedynie czasem się myli, z której strony wchodzisz do auta, to czasem wchodzę dalej po stronie pasażera najpierw. Bo ten. Ale potem jak już się siądzie za kierownicą, to jest normalnie. No nie? Ja ostatnio jak ten jeździłem Jacka JZX-em po Warszawie, to w sumie był pierwszy raz, gdzie z samochodem z kierownicą po prawej stronie tak na miasto wyjechałem. Tu faktycznie tam pierwsze 2 kilometry było dziwnie, a potem już gitara. Taki schiz, tylko żeby za bardzo do krawężnika tak, nie dojechać, no, tak, nie? Tak, to prawda. Masz inne poczucie przestrzeni. No. Jedziesz, ale potem spoko już. Jak po pasie jedziesz, nie? No. Cały czas pilnowałem, żeby być jak najbliżej tej prawej strony, bo tam miałem wrażenie, że mi, wiesz, ucieka samochód w tą stronę. W Polsce problem jest też taki, jak chcesz podjechać sobie na maczka, jesteś sam, albo na bramkę na autostradzie, nie? To no musisz, tak, to prawda. A wychodzić z auta. Albo tyłem wjeżdżać. Albo tyłem. No widziałem też takich wariatów, co tyłem. Ale nie, no
w tej Anglii no to było spoko, jak miałem tą miatę, no ale znowu miałem auto, które niby coś tam może pojeździć, ale no w praktyce to wyglądało, jak wyglądało, nie? No i to był ten czas, kiedy w Polsce zaczęła rozwijać się taki ten grassroot cały, że były eventy na Wyrazowie, że były właśnie jazda bardziej bokiem, te filmy, wiesz, z Muskiem, co upalał, i jakieś tam pierwsze eventy w stylu właśnie na Racism Drifty. No ja sobie tak siedzę w tej Anglii z tym autem i patrzę, to jednak w Polsce się dzieją takie rzeczy. Jakby totalnie odwrotna sytuacja od tego, co było tam, wiesz, parę lat wcześniej, że byłem w Polsce i nic się nie działo, jakby. No a teraz było tak, że właśnie byłem w Anglii, no i patrzę, w Polsce dzieją się takie rzeczy, a ja jestem teraz tutaj, że jakby za każdym razem byłem, wiesz, w niewłaściwym miejscu. A jak byłeś w Anglii, byłeś na jakimś driftowym evencie czy coś? Czy tam? Nie byłem. Byłem na paru takich spocikach lokalnych, ale tak to nie byłem. No, bo nie, no wiesz, ale stok miata, otwarty dyfer. Coś, tam szukałeś w jakiś sposób jakichś takich wydarzeń driftowych tak, w Anglii? Tak, czy... są. Ja też mieszkałem w centrum Londynu, to jest ogromne miasto i tam te wszystkie evenciki to się gdzieś tam dzieją poza miastem, nie? Więc nie miałem nigdzie ani blisko żadnego toru, ani nic tak dalej za bardzo. No, a w Polsce właśnie tyle się działo, no i mówię, kurde, może jednak wracamy, nie? No i była taka sytuacja, że właśnie z tą dziewczyną, co tam pojechałem, wzięliśmy ślub, no i stwierdziliśmy, że posiedzimy jeszcze rok w tej Anglii i wracamy do Polski, nie? No i wysłałem wtedy tą moją Mazdę do Polski, bo stwierdziłem, że w sumie bez sensu tam ją trzymać, jak też wiesz, w centrum dużego miasta, gdzie praktycznie wszędzie dojeżdżasz metrem super szybko i super tanio, to auto nie było w sumie mi potrzebne, nie? Trzeba było płacić to ubezpieczenie, płacić za parking, za wszystko, a no tak, było używane tylko w niedzielę, żeby się przejechać bez dachu, nie? No tym bardziej, jak mieszkałeś w centrum, to na pewno było wygodniej się komunikacją przemieścić. No, wszędzie i szybciej i wszystko. Gdzie wiemy, jak w Londynie wygląda metro w porównaniu do Polski, nie? No. Nie byłem jeszcze w Polsce metro. Nie? Nie. No zapraszam. No bardzo chętnie zobaczyć. Piękna nitka. No dwie, przepraszam. Słyszałem właśnie. No w każdym razie wysłałem to auto do Polski takim zamiarem, że jeszcze rok będziemy w Anglii i że gdzieś tam sobie w Polsce będę mógł modzić, nie? Że jak pojedziemy na święta albo gdzieś tam do rodziny, no to faktycznie można sobie to auto jakoś przygotować, żeby wreszcie nauczyć się, wiesz, jeździć bokiem, nie? Można powiedzieć. Ale jakieś próby tam w UK robiłeś? Gdzieś tam? No jak tam było mokro, to wiesz, z otwartym dyfrem coś tam szło pojechać, ale to driftem tego nie nazwał, nie? Jakieś tam pierwsze próby, no pierwsze poślizgi, pierwsze kręcenie bączków i tak. Niby fajnie, ale wiesz, no nie jest to to. No i wtedy był taki okres, że pracowałem w takim klubie nocnym w centrum Londynu i wtedy poznałem Marka. I z Markiem to było tak, że ja pracowałem jako busboy, czyli tłumaczyłem ci przedtem, jak się na mnie nagrał film, ale to jeszcze powiem raz, że busboy to jest taka osoba, która zbiera szklanki z parkietu, brudne szklanki, które ktoś zostawił, idzie je umyć i zanosi je z powrotem na bar, nie? No i było nas chyba z 10 w klubie tych busboyów. No i takim menadżerem, takim wiesz, bossem naszym był Marek, który był takim, no widać było, że jest właśnie takim zajawkowiczem, że jeździł na deskorolce do tego klubu, że ma długie włosy, bandanę, grał na gitarze. Się, nie? No można tak powiedzieć, że tak wiesz, coś tam wspólny język znaleźliśmy od razu, nie? No i jako, że ja nagrywałem gdzieś tam sobie filmy zajawkowo, a wiedziałem, że on jeździ na desce, to chciałem, żeby z nim coś nagrać, nie? Na deskorolce. Mówię, chodź Marek, zróbmy jakiś film. No on tak średnio jakoś chciał to zrobić i chyba z pół roku mi zajęło, żeby go przekonać, żeby w końcu coś nagrać. No jak już wyskoczyliśmy, nagraliśmy film, który był w sumie on jest na YouTubie i jest, kurczę, serio świetny moim zdaniem, a ma chyba... Musisz mi podesłać linka, żeby... Chyba 300 wyświetleń ma, bo nikt tego nie ogląda. Ale zasam zrobimy rajd. No, może być. The Homeless Skateboarder to się nazywało, bo on wtedy był praktycznie w sumie bezdomny. Tam gdzieś, wiesz, mieszkał ziomków jakiś i tak dalej. No i od tego czasu jakoś tak się skumaliśmy. Ja się zajawiłem trochę na deskorolkę, on się trochę zajawił na robienie filmów, zdjęć, też sobie kupił aparat i jakoś się wkręcił. No i to właśnie było tak, że on wtedy jeszcze nie miał za bardzo pojęcia o samochodach. Że on no nie miał nigdy takiej zajawki, nie? W sensie podobało mu się jakieś tam auto, ale nie wiedział nic za bardzo o tym.
No i ja mu zacząłem pokazywać, co tu się w Polsce dzieje, że zobacz, tu takie eventy, że się jeżdżą, nie, że super, że ten i że będę wracać i że też chciałbym jakby brać tym udział. No i się też chłopak zajawił na to wszystko. No i był taki jeden pamiętny dzień, kiedy pojechaliśmy sobie na deskę pojeździć i to było na jednym ze skateparków rano, tak koło 11, piękna pogoda, piwerko, pusty park, bo wiesz, żadne dzieci w szkole i tak dalej, sobie siedzieliśmy, chillowaliśmy. No i wtedy wpadliśmy na pomysł, że jak wrócę, to założę sobie kanał na YouTube, żeby jakby połączyć tą zajawę z filmowaniem, wiesz, z tym wszystkim, co tam się dzieje w tej Polsce, nie? Bo też było tak, że wtedy na YouTubie nie było jakichś takich super, wiesz, filmów i tak dalej, żeby szło to wszystko pooglądać jakoś tak ciekawie, nie? W sensie było jedyne, co pamiętam, to właśnie jazda bardziej bokiem z mózgiem i chyba to no było właśnie, tyle. W Polsce jakby w sumie do tej pory to nie jest taki duży kanał, jeśli chodzi o takie vlogi motoryzacyjne, nie? Nie ma tego za dużo. Bo no nie ma, nie z ma. Z takich największych, bo jesteście wy, Mazak. No i Szymon teraz się rozwija. No i Szymon. Chłopak się wziął do roboty wreszcie. No i tam jest jeszcze kilka, no ale nie związanych jakby tutaj z no właśnie, takich naszym środowiskiem. Bardziej takich dotyczących seryjnych samochodów, tak? No. I nie samego tuningu, nie? No jest. No i właśnie stwierdziłem wtedy, że w sensie razem na to wpadliśmy, że założymy sobie coś takiego, żeby zajawkowo na YouTube coś tam wrzucać, nie? No i wtedy na tym skateparku, pamiętam chwilę, założyliśmy ten kanał na YouTube, tego Instagrama, nie? Marek to był pierwszy follower, ja byłem drugi. No i z takim zamysłem, żeby coś tam wrzucać, wróciliśmy do Polski. W sensie ja i moja żona wtedy, no a Marek pojechał chyba, to było, że miesiąc był z nami tam, ale potem no nie miał znaleźć pracy, no bo też wiesz, nie mówi po polsku, więc wrócił do Anglii. A, czyli on przyjechał z wami do Polski? On przyjechał z nami, tak? No, jak myśmy się przeprowadzali, to przyjechał z nami, coś tam, wiesz, przez miesiąc czy dwa, no było fajnie, bo wiesz, zaoszczędziliśmy trochę w Anglii, przyjechaliśmy, no i tak fajnie się żyło przez jakiś czas, no ale potem, no, musiał wrócić, no bo wiesz, trzeba było jakoś pracować czy coś takiego. Ja znalazłem pracę też taką w sumie dość dobrą, miałem szczęście, i mogłem robić filmy po prostu zawodowo dla takiej firmy, która też w ogóle znajdowała się niedaleko mojego domu, więc... A to dla tej firmy jakiego rodzaju robiłeś filmy? Wiesz co, ja robiłem cały taki social marketing, to był taki startup, co oni robili aplikacje na telefon. A, okay. I ja robiłem jakby takie reklamowe filmy, nie? No i w końcu mogłem się za tą moją matę zabrać i coś tam zaczęliśmy sobie ją modzić, i przy okazji nagrywać jakieś takie filmiki na YouTube, jakieś takie zajawkowe, totalnie wiesz, po prostu, żeby coś tam było, nie? No oczywiście to było wtedy bardzo malutkie i tam no jakoś w ogóle nie wiązałem jakiejkolwiek przyszłości z tym, nie? Z tym YouTube'em. Po prostu fajnie, że było i fajnie, że mogłem sobie co jakiś czas coś tam zrobić i wrzucić, no ale... w sumie ten początek zawsze jest trochę taki demotywujący, nie? No tak. Że wydaje ci się, że to nie zatrybi. No tak. I tracisz trochę zajawę na to. Ale... może nie samą zajawę, ale bardziej... Nie wiem, jak nie widzisz w jakimś dosyć krótkim odstępie czasu rezultatów tego, co robisz, no to jest trochę zniechęcające, no tak. Nie? Ale też zależy od podejścia, bo ja właśnie od początku miałem takie podejście, że a no fajnie, bo sobie coś robię i w sumie tak nawet, wiesz, no nie liczyłem na więcej, można powiedzieć, nie? I też wtedy było, że to wszystko było po polsku, że coś tam jak już mówiłem, bo miałem strasznie stres, żeby mówić do kamery, jak już coś mówiłem, no to był jakby polski content, nie? No bo to jest trudne, nie? Postawić przed sobą kamerę strasznie. I mówić do niej, i jeszcze mówić z sensem. I tak, niektórym to łatwiej przychodzi, ja jestem chyba z tych osób, co, no serio, masakra, ciężko. Ciężka sprawa. No ale, no i sobie tak pracowałem, sobie robiłem to Mazdę i w końcu przyszedł taki moment, gdzie było lato i... Ale jeszcze... Jak Mazdę przywiozłeś do Polski, ona była takim totalnie stokowym samochodem, tak? Tak, ona była stokowym, z tym, że przez ten ostatni rok w Anglii już ona miała już po blacharce była, tam była polakierowana i tak dalej. No i, a tak to był stok, nie? Stok. Potem wróciłem, tam wpadł jakiś gwincik, dyfer zaspawałem, jakieś tam pierwsze mody. To było 1.6, 90 koni. I wtedy było lato i... Pierwszy event, na który się zgłosiłem jako drifter.
bez totalnie żadnego, można powiedzieć, przygotowania i skilli, to był Japfest. To był taki w ogóle pierwszy event jakikolwiek, na który pojechałem w Polsce po tym samym, wiesz, epizodzie w Anglii. Ale wtedy miata jeszcze jak wyglądała? Ona była bez budykitu? Bez, no nie. Miała jakąś tam dokładeczkę czy coś, no jakieś tam jaterki, nie? No i pojechałem, zgłosiłem się, no i świetny weekend mieliśmy, że praktycznie to, o czym, wiesz, marzyłem przez ten czas, żeby tak pojechać na event, pojeździć, wiesz, nauczyć się, i tak faktycznie było, że praktycznie przez 2 dni było dużo jazdy i nawet to nie był tor, bo to był taki tam w Legnicy, można powiedzieć, to jest chyba lotnisko stare. Tak, tak. Była taka traska płyty, ułożona, no. Płyty, no. Ale no mega było, mega się zajawiłem i to też dało takiego mega kopa, że kurczę, no trzeba to robić, bo to tyle no tak, frajdy sprawia i tak dalej. To był pierwszy event i faktycznie jak zobaczyłeś te samochody, no bo tam, nie wiem, chłopaki z ProDriftu też często jeździli na Japfest i z Projekt 86 pewnie. Na grubo, no na przykład jak była kolejka faktycznie, aut. Jak się zobaczy takie auta już na żywo i jak to jeździ, no to... To jest taki zastrzyk dodatkowy jeszcze tej zajawy, nie? Jeszcze była kolejka aut do wjazdu i pamiętam, my w miacie 90 koni 1.6 i przed nami jakiś tam Skyline 600 koni i tak dalej. I wiesz, to te wszystkie te auta jeździły tam jakby razem, nie? W sensie, wiesz, wjeżdżały. Bo tam jest też jakiś time attack, nie? Jest też, no ale to jest chyba osobno, na osobnym obiekcie, na krzywej. A, okej. Okay. Krzywej. No, no i po tym dniu, po tym Japfestie całym jeszcze pojechałem na Seduced. Jeszcze tą miatą, jak miałaś 90 koni. No i po tym już w ogóle mówię, dobra, to trzeba coś zrobić z tą mocą, bo zawsze miałem najsłabsze auto, więc stwierdziłem, że zrobimy swap na 1.8, 146 koni z tej nowszej miaty. No i faktycznie przez zimę zrobiliśmy ten swap i kolejny sezon miał być już taki na grubo, nie, że no to już mam te tam 140 koni, no to może faktycznie uda się na jakiś inny evencik pojechać, coś tam bardziej pojeździć, coś tam, wiesz, podszlifować skilla. No i zaczął się, no nie, nawet się sezon nie zaczął, bo to był rok temu, był luty czy marzec i pandemia. I wszystkie w sumie eventy, nie dość, że stanęły pod znakiem zapytania, no to jeszcze ta praca, w której pracowałem, jakby ta firma opadła, no i ja zostałem bez pracy. No i to był taki właśnie przełomowy moment wszystkiego, bo to było wtedy, kiedy w sumie Bugiego niewiele wcześniej poznałem i widziałem, że tam miał BMW, to zaprosiłem go na nagrywki, no i wtedy on się rozbił w lesie, jak nagrywaliśmy, i jakby timing tego wszystkiego był na tyle dobry, że ja straciłem pracę parę dni wcześniej, Bugi się rozbił, więc to już było, jak nagrywaliśmy ten film, który chyba jest najpopularniejszym dalej takim naszym filmem, nie? Że a ile tam jest wyświetleń? Tam w milionach? Kurde, ponad 4 miliony, no. Masakra. I to było tak, że wypuściliśmy ten film i on od razu od początku już szedł tak mega w górę, nie? Że to było w ogóle zupełnie inny poziom gdzieś tam wyświetleń i wszystkiego, co było dotychczas. Ale i tak dalej, ten YouTube to był dalej taka po prostu zajawka na boku, nie? A nic... w jakiś sposób ten filmik promowaliście, czy on po prostu nie, sam nie, siebie nie, tak sam siebie właśnie. To było tak, w sensie, wiesz, no powrzucaliśmy na jakieś grupki na fejsie i tak dalej, ale ja tam zawsze coś wrzucałem, a ten no jakoś wyjątkowo, wiesz, poszedł grubo, jakoś tam z algorytmem pewnie było coś takiego, nie? No i to był pierwszy taki moment, kiedy pomyślałem, że może faktycznie jest opcja taka, żeby po prostu skupić się na tym YouTubie, na tym Night Ride, i że może ma to jakiś sens, żeby spróbować z tego się utrzymać, nie? Tylko wiedziałem, że sam... Zauważyłeś potencjał. Tak, po tak, no zauważyłem, że jest coś w tym. No tylko, że wiedziałem, że sam nie dam rady, bo jakoś tak, wiesz, motywacja i tak dalej, zawsze lepiej robić z kimś, no i cały czas byłem z Markiem w kontakcie i pamiętam właśnie, że dzwoniłem do niego i mówię, kurczę, że jest taka sytuacja, że w sumie to straciłem pracę i że chciałbym się skupić na tym YouTubie, ale że nie dam rady sam i że przyjedź im pomóż, nie? W sensie to było bardziej takie pytanie otwarte, ale ja tam Marka znam, także wiem, że on by się długo nie zastanawiał. No i faktycznie tak było. Kupił w sumie bilet chyba tydzień później i przyleciał. Też powiedział w pracy, że ja odchodzę i przyleciał. Też tak, to było takie, wiesz, jolo. Zobaczymy, ja co będzie. Nie? Ja tak, tak, tak. No i przyleciał. Tak usiedliśmy, otwarliśmy piwko, no i tak sobie myślimy, dobra, no to jesteśmy w takiej sytuacji, że w sumie albo się uda i jakoś, wiesz, damy radę to ciągnąć, albo,
Ale mieliście coś na zasadzie planu? Jak chcecie, żeby to wyglądało? Czy po prostu lecimy taki czysty live i składamy? Tak, takie olo. No nie, nie było całkiem planu. No i właśnie albo się uda, albo się nie uda. Jak się nie uda, no to ja sobie poszukam jakiejś innej pracy, a Marek z powrotem wróci, nie? No ale to był taki moment, że faktycznie 100% chcieliśmy się skupić na tym, żeby jakoś to pociągnąć, nie? No i to było rok temu. I od tego czasu... Kurde, mi się wydaje, że już tyle czasu to trwa, że jesteś Ja jestem świeżakiem, jeszcze. I od tego czasu, no... Może przez to, że to był taki dziwny okres i to się wydaje, że to wszystko się dłuży, nie? Mm-hmm. No, może tak być. Pandemia, pozamykane rzeczy. A i tak parę tam rzeczy się podziało, nie? To przez ten rok ile zrobiliście filmów na YouTube'a? O kurde. No nie wiem. No tak chyba mniej więcej... Na początku robiliśmy tak raz na tydzień średnio, a potem coś koło dwa razy na tydzień. To też zależało, co się działo. Sporo już, nie? No jest. No, też jakby mamy takie podejście od początku, że bardziej coś robimy i to nagrywamy, niż takie, że robimy coś po to, żeby to nagrać i wrzucić film. Nie? W sensie nie chcemy tego robić tak na siłę, tylko bardziej... Bez scenariusza. No, totalnie. No i też przeszedłem trochę wcześniej niż ta cała akcja z Bugiem, przeszedłem na język angielski, bo to było wtedy, co w sumie nawet nie pamiętam, co to był za moment, ale było coraz więcej takich komentarzy, żeby wrzucić może napisy angielskie, albo żeby w ogóle, bo dużo ludzi zaczęło oglądać, co nie rozumieją, co się dzieje. Nie? No i wtedy stwierdziłem, że w sumie to jolo, no i zacznę robić po angielsku. No i to też na pewno dużo dało, nie? Bo jednak dużo z tych ludzi, którzy tam są i którzy ogląda, to jest spoza Polski. No i teraz na pewno też dla was to jest lepsze pod kątem finansów, skoro z tego się utrzymujecie, tak? Tak, też zdecydowanie. No teraz jak tam statystyki sobie zerknę, no to jakieś 20% oglądających to jest Polska, a reszta to jest, wiesz, gdzieś tam jakieś inne kraje, nie? No i teraz rok później... No jest, dość nam to poszło i cały czas to ciągniemy do przodu i mi się wydaje, że w miarę to i raczej się nie zatrzyma idzie. No mam nadzieję, że się nie zatrzyma. Jest spoko, no i dużą też rolę odgrywa to, że mamy ten merch nasz. Z merchem też to było tak, że na początku zrobiłem sobie jakąś bluzę z tym logiem, które gdzieś tam kiedyś narysowałem Night Ride, no i zrobiłem sobie taką do siebie tylko po to, żeby mieć, nie? Do siebie. Gdzieś tam wrzuciłem na Insta zdjęcie i nagle się okazało, że byli chętni, żeby mieć taką samą, nie? Więc tam zamówiłem 10 sztuk przez Instagrama, to próbowaliśmy sprzedawać i tak dość fajnie to poszło, że potem właśnie tworzyliśmy sklep. A to, co teraz robicie, to wszystko projektujecie sobie sami? Tak, to jest tak, że mamy... No głównie znajomi, mamy tam parę znajomych, którzy siedzą w grafice i robią dla nas jakieś projekty ciekawe, okay. No i jak coś, wiesz, wpadnie, to staramy się zrobić, nie? No i to jest też jakby jedyna opcja dla takich ludzi, którzy nas oglądają i by chcieli nas wesprzeć, to jest jedna taka opcja, żeby kupić merch, bo my nie mamy, wiesz, ani Patronite'a, ani żadnych tam takich rzeczy, ani żadnych sponsorowanych treści nie robimy i tak dalej, więc... No dość tego merchu schodzi, nie? Nie będziesz zachęcał do używania kalkulatora OC? Nie. Ani żadnych cashbacków, ani nic takiego. Nie, nic takiego się nie pojawi, bo ja też strasznie nie lubię takich rzeczy. Jak oglądam, chcę zobaczyć jakiś film o czymś, to też irytuje mnie to, że wiesz, że pół filmu albo tam jedna trzecia jest na temat, który no w ogóle mnie nie interesuje, nie? No. Czekaj, ja się nieładnie zachowam, ale muszę sprawdzić. Sprawdź. Dobra. Jest git. Jeszcze się nagrywamy. No dobra, to teraz przejdźmy do momentu zakupu Daihatsu. Kevin. It's not a car, it's Kevin. To jest takie auto, które stało się waszą maskotką. I jak go kupowaliście, to właśnie pod kątem tego, żeby... Nie wiem, mieć content w momencie, kiedy miata była uziemiona, czy raczej to był taki zakup, bo chciałeś to auto i nie wiem, marzyło ci się, żeby mieć takie na podwórku. Kurczę, no ja zawsze lubię małe auta, bo ja też jestem dość niski i tak dalej, więc zawsze miałem jakąś tą zajawkę na małe samochody, dlatego no widać też po miacie na przykład, nie? I
No wiesz, gdzieś tam jak śledzisz taką scenę japońską, co się w Japonii dzieje, to tam takich keikarów jest mnóstwo, nie? Bo tam chyba to jest związane z tym, że tam chyba podatek za to jest mały czy coś takiego i tam bardzo tam popularne chyba też są. Tam jest ta kwestia, że wiek, chyba może młodszy jeździć. A, może być. No, jakieś tam tak. Pojemności. Bo to w większości jest albo 660, albo litr, nie? Tych keikarów. No a w sumie tu w Polsce tego nie ma praktycznie w ogóle, bo to nie było produkowane. Były chyba Suzuki Kary i właśnie jakieś Subaru, takie, które tak wyglądały, nie? Mm. No i to było tak, że sprzedałem silnik z Miaty, ten stary. I ale miałem... ten silnik z Miaty, on był normalnie sprawny. Tam nie było tak. Że tam nie, była awaria i musiałem nie, ja zmienić. Po prostu chciałem wrzucić coś mocniejszego, nie? Więc sprzedałem ten stary silnik, miałem troszkę gotówki i znajomy mi podesłał, który też tam siedzi właśnie w takich hejkarach i sobie tam podsyłamy co jakiś czas coś, to mi podesłał, że w Poznaniu ktoś wystawił takie Daihatsu Hi-Jet 1000. Tak patrzę, to jest w ogóle. Zrobiłem taki research i w ogóle nie ma na ten temat tych aut praktycznie nic tu w Polsce. Kiedyś Złomnik chyba miał odcinek z takim jednym. Aha. Czy podobnym, bo one nie były w ogóle... No Słomnik tam lubi, nie? Typowo auto pokazywać. Tak, nie? Bo one nie były produkowane w ogóle w Polsce. Ten był sprowadzony z Niemiec, nie? No i to jest 85. rocznik, czyli 35-letnie auto, które 17 lat stało gdzieś tam w krzakach nieodpalane i chłop to wystawił. I w ogóle one jest zielone i one jest zielone dlatego, że ten chłop tym jeździł na polowania takim autem. A czy on sobie to pomalował? No, on sobie to pomalował. Z pędzla? Nie wiem, nie, chyba jakoś tak nie jest nawet źle to pomalowane, no, okay. Ale no ciekawe, one były beżowe ogólnie. Wiesz, ma beżowe wnętrze i sufitu nie pomalował, jest beżowe. Tak, no. No i patrzę na to auto, mówię Poznań, kurde daleko, druga strona Polski, ale wiem, że długo stało, bo jak wbiłem Daihatsu Hi-Jet w Google, to pojawiły mi się ogłoszenia tego samego auta, no, tylko okay. Na przykład rok temu czy dwa lata temu, że on to wystawiał tam za 10, no, potem no, za 8. To nie jest auto typowe, które szuka sobie Kowalski, żeby szczególnie, się doszkowywać. Tak, szczególnie, że one praktycznie odpalało. On odpalało no, i gasło od razu. To jest taki samochód, który amatora potrzebuje. No. One były wystawione za 10, potem za 8. Jak ja go znalazłem, to był za 6500 wystawiony. Dzwonię do chłopa, mówię, daj 4 i jestem. A on mówi, no to daj 4,5 chociaż. Mówię, dobra. I kupiliśmy je za 4,5 tysiąca w sumie. Co jest chyba spoko cena. On ma przejechany 27 tysięcy kilometrów. O. No. Także nie odpalał czyli i tak dalej. Czyli ten motor w gruncie rzeczy jest taki dosyć świeży, nie? Tak się wydaje, no. Teraz. Bo on, no... Przez to, że stał tak długo, to auto było serio. Myśmy je próbowali... naprawić, bo to jest 1.0 na gaźniku, 3 cylindry i to jest napęd na tył oczywiście i to jest silnik, który jest pod fotelami pasażera to i kierowcy. To tam wał idzie z boku jakoś? Nie, no idzie, jest taki króciutki wał. Aha, i od razu dyfer. Nie dyfer, tylko most, nie? Tam jest most. No i kupiliśmy to auto z takim totalnie nie mieliśmy pojęcia, co to jest tak właściwie, ale było ok, było malutkie, bo serio, to auto jest mega. Ono by ci tu weszło do tego pokoju bez problemu, nie? Mega malutkie. Nawet, no ja widziałem was ale nawet na tych Kevin filmach, w domu. Tam. Ale nawet na tych filmach to jest tak, że potem jak ktoś przyjeżdża tam do nas i widzi po raz pierwszy, to mówi, serio, to jest takie małe, nie? No, to widać po tym, jak Marek stoi obok tego samochodu. No że tak, bo on ma wtedy, taki... wtedy już widać skalę tak. Tego auta, nie? No. Czy jak wsiada do niego gdzieś, to jest malutki. Widać, ale wnętrze nawet jest dużo miejsca. W sumie jest tak spoko. No i ja jakby dostrzegłem potencjał w tym samochodzie od razu, bo tam wiesz, okrągłe lampy, jakiś tam taki fajny grill z takim czerwonym 1000 tam chyba pisze i tak od razu taką Japonią zawiało, no ale był w stanie takim sobie to auto, jeśli coś się zapuszczone było, brudne, zapuszczone i tak dalej, ale na przykład od spodu one nie jest ani pordzewiałe, ani nic. Ktoś kiedyś tam zarzucił cały ten dół jakimś barankiem czy czymś i tak to chyba tylko trochę... piszesz w Google Daihatsu Hi-Jet Tuning, to coś wyskakuje? Wyskakują, ale nowsze modele, takie z lat 90. już okay. Trochę takie bardziej kanciate, w sensie kanciate lampy i tak dalej. Nie, ten jest, to jest serio taki old school, no. No i coś tam porobiliśmy z nim z wyglądu. Chcieliśmy trochę ten lakier powyciągać. Pojechaliśmy do takich znajomych, którzy gdzieś tam polerują lakier, ale jak się okazało, no jest pomalowany tak, że jak zaczęli polerować, to zaczął przebijać właśnie, stary lakier. Ta decyzja z tą folią to też był taki instant, nie? Spontan, no. To było tak, że oni zaczęli to polerować i patrzymy, co się dzieje z tym lakierem i to nie wiem nawet do czego to był farba pewnie. No może do płota, tak jak powiedziałeś, tylko jakoś tam pomalowany, może że... Hammer item czy coś. Może no. Być, no.
I chociaż, tragedia. Chociaż wiesz, bo te militarne kolory to masz jakieś farby wojskowe czasami, nie? One mają dziwny skład, bo mój dziadek kiedyś miał poloneza karą pomalowanego farbą do czołgów, nie? I ona jak było strasznie gorąco w lato, to był tak nieprzyjemny zapach, że się nie dało jeździć tym samochodem. To, może też było coś takiego. To był taki mat zielony, wiesz, tam taki normalny w kolorze czołgu był, nie? No to też ktoś, jakiś żołnierz w jednostce wojskowej miał to auto i akurat została farba i pomalowali tą farbą tego poloneza, nie? Nieźle. Może, no to, może to było coś podobnego. Bo to miało sobie taką specyficzną strukturę, nie? Taką satynową, to nie był taki lakier, wiesz, błyszczący, nie? No myśmy tam siedzieli, oni to spolerowali i tak patrzą i mówią, nie wyciągniemy nic z tego lakieru, nie? No ja w sumie trochę się załamałem, no i mówię, to jakie mamy opcje, nie? Bo musimy coś zrobić z tym autem, bo przyjechaliśmy tam, żeby coś wyciągnąć z tego lakieru, a teraz no wyglądało strasznie. No i mówią, dobra, no to oklejamy. Ja mówię, okej, no jest to jakaś fajna opcja, na jaki kolor? No ja tak siadłem, no i mówię, kurde, jaki kolor. Wziąłem telefon i tam zacząłem szukać jakichś takich rzeczy. No i w sumie ta decyzja tak przyszła chyba z, nie wiem, z 10 minut tak może siedziałem. To oklejenie, że tam ten czarny dół jest tak, w ogóle, tak, to, taka tak panda. Na szybko sobie zaprojektowaliście, że to ma tak wyglądać? Wiesz to nie, to oglądałem sobie na Instagramie jakieś furki takie stare i znalazłem Hachiroku właśnie tak pomalowaną. Takiego lewina, że miał czarny dół. Taki pasek i czerwoną górę, nie? No, tak jak takie to, malowanie pandy, tylko czerwone. W Polsce w Białymstoku chyba jest taki. Tak? A wiem, jest on taki. On jest właśnie czerwony, tak. Chyba z czarnym dołem. Tak, tak, tak. Chociaż nie pamiętam, czy on ma pandę zrobioną, czy nie, jest ma cały czerwony. Nie, ma chyba. Chyba ma, no. No. No i tak sobie spojrzałem tak przez jedno oko na te auto, no w sumie może by to pasowało, nie? Mówię, no dobra, no to dawajcie, robimy coś takiego. No i wyszło w sumie moim zdaniem spoko, pasuje to do tego auta. I to w ile czasu zrobiliście? W 2 dni chyba to okleili. A, spoko. Coś takiego, no. I no fajnie to wygląda. Jest... No tam w sumie łatwa powierzchnia do oklejania, nie? No, nie masz jakichś no, tam wybrzuszeń zakamarków. Same płaskie to... powierzchnie, no, nie? No. No i tam jeszcze, żeby jakoś wyglądało to auto, to wrzuciliśmy tam jeszcze 13 SSR-y MK2. I no zglebiliśmy to garażowym sposobem. A tam wrzucone są jakieś dystanse, czy tam jest takie niskie ET w tych kolorach? Nie, tak są, bo w ogóle ten, Kevin ma piasty na 4x110, to jest w tych wkładach takie są, nawet w żadnych autach takie nie są, nie tylko wkłady. 414. No i tam ogarnąłem sobie dystanse zmieniające rozstaw, nie? No i właśnie te SSR-ki. No i trochę szkoda w sumie, że są dystanse, bo tak to bym sobie poszerzył, bo one są, to jest chyba 6,5J, więc one są takie dość płaskie, ale i tak no, pasują do tego auta moim zdaniem. Pasują. No. Z przodu ucięliśmy springi, wiadomo, bo tam no częściej nie ma opcji jakichkolwiek dostać z tego auta. Z tyłu odwróciliśmy resor i no i mechanicznie trochę nam zajęło czasu, żeby to auto doprowadzić do ładu i składu, no bo one stało tak długo, że to wszystko, wszystkie te gumy, wszystkie, wiesz, filtr, paliwa, bak. Musicie z tym, z Arenem pogadać, a nie z mistrzem grybienia tak? Na resorach. Okej, no to widzisz, bo ogólnie ten zawias jest tragiczny w tym aucie teraz, bo serio, tam jest tak, że jedziesz i ten most tam wybija do... No wiesz, on miał Trabanta, nie? Więc no miał, no właśnie. Kurde, no to może by coś wiedział na ten temat. Pogadać, no bo on jednak to robił, więc pewnie wam coś podpowie tam. Ciekawe, czy też tak miał taką sytuację. No tam klepał młotem po tym resorze, nie? Może coś tam wie. No musicie zagadać, bo może faktycznie wam coś podpowie ciekawego. No. Tylko pewnie musiałby zobaczyć, nie? Jak to jest zbudowane tam. No, podobnie pewnie. No w każdym razie ogarnęliśmy sobie to auto z wyglądu tak, że w miarę fajnie wygląda. Jeździć już teraz jeździ, bo znaleźliśmy warsztat, którym udało się chłopakom po prostu doprowadzić to auto do takiego stanu, że wiesz. Tak jego wątek w sumie wam tak mocno wypełnił zimę, nie? No właśnie to taki i super. I te filmy z tego, co nagrywaliśmy, no fajna opcja. I dużo osób też tak się zżyło z tym autem, można powiedzieć, nie? Bo jest takie cute. No rozpoznawalny także teraz, no. Także no fajnie. Nietypowe. Na pewno gdzieś tam będzie jeździć na evenciki i sobie zabierzecie go ze sobą czy coś. No, tak właśnie sobie marzę, żeby go wziąć. I sklepik z Kevina, nie, z merchem. Taki plan. No, ekstra. To fajny pomysł. No. Teraz tylko chciałbym go ogarnąć tak bardziej na tip-top, że nawet z bliska wygląda fajnie, bo teraz on jest tak zrobiony, ale tak wiesz, środek jest taki sobie i tam no trzeba było dość dużo powycinać na przykład nad koli, żeby te koła skręcały i tam też jest to takie nie do końca zrobione ze sztuką, nie? Na szybciorka, no dokładnie. Ale teraz będzie wiosna, to będzie czas, no, żeby sobie przy tym posiedzieć. I siła, i energia, nie? No właśnie, zima była ogólnie no, straszna. Coś tam, cokolwiek robić przy aucie, słaba opcja. No dobra, a co z miatą, powiedz? Miata, no miata
po tamtym sezonie stwierdziłem, że te 1.8 140 koni, na początku wydawało mi się, że względem tego 90-konnego motoru to będzie przepaść, bo to jest prawie 50, ponad 50 koni więcej, nie? I mówię, no to już będzie szatan wtedy, nie? No ale nie było tak, jak miało być. W sensie była trochę mocniejsza i żwawsza, ale to dalej to auto, żeby na dwójkę trzeba było kopać na takim jastrzębiu, nie? No i stwierdziłem, że w sumie chciałbym coś z tym zrobić, no ale nie chciałem za bardzo turbić tych aut, bo ogólnie większość tych ludzi, co upalają miaty, no to po prostu wrzucają turbo, bo te silniki sobie fajnie te turbo znoszą, ale jakoś, nie wiem, jakoś tak nie jestem fanem turbo, wolałbym, wiesz, fajnego wolnossaka. No i jako, że znam się właśnie z Andrzejem Buczkiem, z którym kiedyś nagrywałem film, z jego S13 i on tam miał właśnie UZ-a, no to taki pomysł się pojawił, pogadaliśmy trochę, no i stwierdziliśmy, że w sumie to jest może do zrobienia, nie? No i przy okazji kiedyś tam była rozmowa właśnie z Darkiem z Wrong Customs, też tam go podpytałem, czy to jest do zrobienia, on mówi, że w sumie to lekko, nie? No i taki pomysł się pojawił, no i powoli sprzedałem sobie stary silnik, nazbierałem trochę, potem znowu kupiłem Kevina, więc nie miałem hajsu, więc znowu nazbierałem. No i udało się kupić motor. No i w sumie to auto już pół roku się robi, nie? W sensie najpierw dużo czekało właśnie na części, no a teraz w sumie chyba to jest jakieś 2 miesiące temu, to auto pojechało do Darka, no i już się zbliżamy powoli ku końcowi. To jeszcze poruszmy ten temat takiego pierwszego wrażenia, jak nie wiem, dostajesz informację miata UZ. Miata V8. Wydaje się, że taki ciężki motor. Tak, tak, tak. A w gruncie rzeczy tak nie jest, tak? Tak, w gruncie rzeczy no niedużo osób o tym wie i faktycznie dużo jest takich komentarzy do złośliwych, że to nie ma prawa skręcać i tak dalej. A prawda jest taka, że ten silnik jest aluminiowy i on jest 30 kg cięższy niż ten miatowy silnik, więc no nie powinno być, wiesz, tragedii. Jeszcze tak go włożyliśmy, że on jest na maksa przysunięty do grodzi, na maksa do tyłu. No i powinno być okej, nie? U Andrzeja w tym S13 no fajnie się to prowadziło, fajnie to jechało. A tam seryjnie ile jest koni? W tym co ja mam 260 i 400 N. O, to na miatę już no. Kozak z takim momentem jeszcze, nie? Powinno być okej. A jaka skrzynia tam jest włożona z BMW? Z BMW, no. Tradycja. Jest skrzynia z BMW, no więc... To w sumie sama skrzynia z BMW trochę mniej masy sama ci da, nie? Niż taka skrzynia, tak. Jakbyś miał włożyć... Chociaż UZ-y to głównie. Nie, tam automaty były, chyba nie? Były, no. Ale nawet ta skrzynia z BMW, ona jest w ogóle... Tam były czterobiegowe automaty chyba, nie? Kurde, to nie wiem, aż tak. Tak mi się wydaje, że tam były 4 biegi w LS-ach, 400 tych starych. No ale właśnie w miatach te skrzynie były największą taką bolączką, nie? Tych drift miat wszystkich, że te skrzynie padały jak głupie, no a mamy skrzynię z BMW, więc jakoś tam ten napęd myślę, że wytrzyma, chociaż zostawiliśmy dyfer z miaty, który teoretycznie te wszystkie turbomiaty po 250 koni wytrzymuje. A tam nie jest tak, że wkładają dyfry z 350Z Nissana? O kurde, to nie wiem. Nie pamiętam, czy kiedyś Jimmy coś tam opowiadał o tym, że może, chociaż nie, to Arek to jest 14 chyba wkładał. Może być, bo wiesz co, problem z dyfrem z innego auta jest taki, że tu chcesz, miata fajnie wygląda na 15, ale jak już włożysz 16, to już to nie wygląda, a jak dyfer na przykład chcesz, bo to chyba trzeba zmienić i półosie i piast od razu, na przykład na jakieś 5 razy co 14, no, 3 albo coś takiego, a 15 nie ma na taki rozstaw, nie? Więc próbowaliśmy z tym dyfrem z miaty teraz, go troszkę wzmocniliśmy tam mocowanie. No i zobaczymy. Może wytrzyma, no jak się podda, może to będziemy... Zmieli. No, a jak zmieli, to będziemy próbować z E30 może, bo to jest 4x100, nie? Powinien wytrzymać coś więcej. No zobaczymy. Tak. Ogólnie trochę taki... No nie ma takich swapów za bardzo. Jest są chyba dwa inne w Europie. Ale jak wyjąłeś to 1.8, to od razu wiedziałeś, że tego UZ-a wjeżdżasz? Czy tak, tak. Myślałeś nad czymś jeszcze? Nie. Miałem już plan na to. Kiedyś tam przez chwilę pomyślałem, żeby wrzucić SR20... wolnossące, to ma tam chyba 200 koni, nie? Mm. No ale w końcu stwierdziliśmy, że jak już jedziemy, to już na grubo, nie? To co, potem turbo jeszcze w UZ-a? Kurde, nie wiem, nie lubię turbo. Nie, no powinno to już chyba dawać radę, no, tak nie, mi się no, wydaje. Na pewno przy 400 N, to no, myślę, że na miatę to będzie wystarczające. Powinno być okej. Okay. No i też podoba mi się to, że ten silnik zostaje seryjny, on jakby nie próbujemy go jakoś wyżyłować, więc mam nadzieję, że coś tam to pojeździ, nie? Więcej niż będzie stało. Ewentualnie, no jeszcze tylko się martwi o ten napęd, no ale jak pójdzie, no to faktycznie coś tam będziemy kombinować dalej. No i co, i faktycznie jak teraz to skończysz, to będzie taki twój pierwszy pełnoprawny sezon, tak no, naprawdę. Można tak powiedzieć. Z autem
które będzie wyglądało tak, jak chciałeś, żeby wyglądało, nie? No, wyglądało i jeździło, mam nadzieję, że tak jak chciałem, żeby jeździło, no bo zawsze miałem najsłabsze auto praktycznie na evencie, nie? Gdzie nie byłem, no i to była taka trochę gonitwa za większymi chłopcami. A co, demotywowało cię to, że gdzieś tam zawsze odstawałeś? W sensie, nie, no i tak, chcesz z kimś w parkę pojechać, i tak, nie mogłeś go dogonić na przykład? No może coś takiego, no i tak miałem zajawę max, nie? I dobrze mi się jeździło, no ale brakowało tego, nie? Cały czas. Co niektóre takie dłuższe łuki sobie ludzie fajnie przejeżdżali szeroko, a ja musiałem, wiesz, albo przy wewnętrznej, albo w ogóle się przekładać dwa razy na jednym zakręcie, nie? Bo gdzieś tam nie było tej mocy. No to teraz Markowi będzie smutno, jak będzie miał steryjną miatę i nie będzie mógł cię doganić. No, trochę tak. Chociaż on to no właśnie, stawia kroczki. Stawia kroczki. Ten, początków Marka, bo pewnie nie wszyscy wiedzą, ale Marek w ogóle nie ma prawa jazdy jeszcze w tym momencie. Marek nie ma prawa jazdy. To jest w ogóle beka, bo wiesz, no on jest taką, nie wiem, może głupio to brzmi, ale taką dosyć rozpoznawalną gdzieś tam postacią, gdzieś tam w gronie samochodowym, a nie ma prawa jazdy, nie? Ale pracuje nad tym, jest światełko w tunelu, także może za niedługo te prawa jazdy się pojawi. No. Ciężko trochę jest, bo a on ani tu w Polsce nie zrobi, no bo nie mówi po polsku, nie ma obywatelstwa, a tam trzeba chyba mieć, z tego co wiem. Po angielsku można, ale trzeba mieć chyba albo obywatelstwo, albo być zameldowany, no coś takiego. W Anglii też teraz nie zrobi, no bo jest COVID, to on właściwie w sumie tu jest utknął. A w Anglii jest jakby zameldowany czy coś, że tam mógłby Tak, no mógłby. Ale też to jest takie teraz wszystko utrudnione, nie? No ale pracuję nad tym. No i z Markiem to jest tak, że jakiś czas temu Adaś z Wronkru wystawił swoją białą miatę, no i tak sobie siedzieliśmy na kanapie i patrzymy, o zobacz Marek, jaka fajna miata. On, kurde, fajna. Ja mówię, chcesz? On mówi, no chcę. No i napisałem do Adasia, mówię, Adaś, dawaj, dogadamy się jakoś. No i kupiliśmy mu tą miatę. No i chłop nie ma prawa jazdy, ma, wiesz, jakąś tam miatę w drift specu, bo tam... Ale gdzieś go uczyłeś wcześniej jeździć już nie, tak normalnie? Co? Nie, co nic? Ty, nie za bardzo. Ale co, nie chciał podejmować żadnych prób, czy raczej... Znaczy, no nie, bo nawet, w sensie, miałbym go uczyć, wiesz, driftować, jak on ledwo wie, jak się znaczy, jeździ nie, autem. Nie, no mi bardziej chodziło właśnie żeby pojeździć. Taką normalną jazdę, nie? No to nie, coś tam mu się przejechał raz czy dwa, ale tak, wiesz, trochę przypeks. No i teraz no i była sytuacja, że co, nie ma prawa jazdy, ledwo wie jak się jeździ autem, no a ma taką miatę, nie, ona już też zaspawa dyfer, ma skręty, gwinty porobione, no i mieliśmy taki placyk, na którym można było pojechać na lawecie i coś sobie pojeździć, no i od zimy tam parę razy byliśmy, no i coś tam zaczyna wychodzić powoli, nie, i mówi, że ma taki, no, takie małe marzenie, idzie, że jakby nie parę. No coś tam ostatnio jakieś parki nawet kleili, co prawda ze skutkiem BMW czy 6 no w jego drzwiach. To Szymon tak, był właśnie, co no, utknął tam w miacie, nie tak, mówię się. Tak. Ale coś tam powoli stawia kroki i mówił, że ma takie marzenie, żeby w tym roku na jeden jakiś trening albo taki evencik mały wyskoczyć i pojechać w swoim autem. Ale jak wsiadł za kółko i zaczął się uczyć jeździć i ten, to widzisz, że jeszcze bardziej się nakręcił na to i no jasne, kurde, większą no. zajawę ma jeszcze bardziej pewnie. Z tego, co robi. Pewnie, że tak. Nawet nieźle mu idzie jak na to, że wiesz, nie ma prawa jazdy i no wiesz, nie ma żadnych takich odruchów, jakie ma każdy kierowca, tylko... No nie właśnie wiem. Może to jest nawet lepsze, że a może być. Nie ma takich przyzwyczajeń z jakiejś, wiesz, cywilnej jazdy no i tam tylko wsiadł i bo od razu w sumie ma... Powodę, tak, no i od razu jest uczony, żeby, wiesz, puszczyć kierę i tak dalej. Może nawet żeby to i dobrze. Żeby na egzaminie nie puszczał, nie? No nie. Nie, on tam te prawo jazdy ogarnia bezegzaminowo. A jakie macie plany na przyszłość, jeśli chodzi o wasz kanał? No bo jednak jesteście bardzo duzi i macie ogromne grono odbiorców, którzy pewnie mają jakieś tam oczekiwania. Macie jakieś pomysły, jak się rozwinąć jeszcze bardziej? Czy raczej chcecie utrzymać to w takiej konwencji, jak jest i no dawać ludziom to, co do tej pory dostawali? No to jest tak, że ogólnie raczej chcemy się rozwijać pod takim względem, żeby jak najwięcej jeździć, jak najwięcej, wiesz, brać udział w eventach i po prostu przy okazji to wszystko nagrywać, bo to jest tak, jak robiliśmy do tej pory, no i chyba to działa, że to jest wszystko robione tak, wiesz, po prostu naturalnie jedziemy sobie gdzieś tam, nagrywamy przy okazji, coś tam powiemy i jakieś tam filmik fajny z tego wychodzi, a nie robienie nic na siłę, byle nagrywać film, nie? Więc chyba no to będzie wszystko wyglądać tak, jak wygląda do tej pory. Tylko no, mam nadzieję, że coraz więcej no teraz tego będzie. W tym roku na pewno więcej kontentu da wam to, że
te imprezy, miejmy nadzieję, że się będą odbywać. Właśnie, tak? No właśnie. Więc i to też jest jeszcze dodatkowa opcja, bo zawsze sobie obejrzeć taki filmik z wyjazdu, no to jest ciekawe, nie? No jasne. No i też jakby wchodzimy powoli, wiesz, to takie grono tutaj ludzi, no nie ma co mówić, że community jest wielkie, też takiego grassrootowego driftu w Polsce, nie? Chyba nawet w porównaniu do innych krajów jest dość... Znaczy, takie... i tak wydaje mi się, że to rośnie cały czas, nie? No, więc w też... porównaniu do tego, co było, załóżmy, nie wiem, w 2014-15 no roku, właśnie. No to wiesz, tak naprawdę bardzo duża część ludzi, która w tym momencie ma tak dobrze zrobione auta, to jest tak, to są tak naprawdę ludzie, wiesz, z racizmu, tak? I tam z tych wagowych klimatów, więc to stance tutaj miał strasznie duże znaczenie w tym, jak no wygląda tak. scena w tym momencie, nie? No tak, no i jakby z tego względu, że poznajemy właśnie, jakby wchodzimy w to środowisko i poznajemy tych ludzi, no to też możemy, wiesz, więcej kontentu coś tam nagrywać, nie? Jakichś takich fajnych, ciekawych rzeczy. No bo właśnie, jakby ktoś chciał nagrywać takie rzeczy, kto... mają ogromne znaczenie, no właśnie, nie? Bo im mniej ludzi znasz, tym trudniej jest. Ja kiedyś tak miałem właśnie, że zanim pojechałem do Anglii, to chciałem nagrać jakieś filmy z jakimiś takimi fajnymi furkami, no to wiesz, piszesz do nieznajomych ludzi i oni tak nie zawsze są otwarci, żeby wiesz, z kimś tam, kogo nie znają, coś tam ponagrywać. No a teraz to jest trochę prostsze, nie? Ludzie mocno patrzą na to, nie wiem, kto jakie ma zasięgi gdzieś tam, czy coś, nie wiem. Może być. Czy to, co mi nagra, wiesz, będzie rozpoznawalne, dobre i w ogóle, czy... No, czy to będzie jakiś poziom miało, nie? No. Nie no, staramy się tak, żeby... Właśnie ważne jest chyba podejście, żeby tam dawać szansę, bo... Nigdy nie wiesz, czy ten ktoś nie zrobi ci czegoś tak fajnego, że będziesz mile zaskoczony. No właśnie. Nawet ten mały. No, no, jasne. Na przykład Szymon. Kurczę, Szymon teraz to, co robi, to jest serio dobre, bo no też nie ma nic takiego, co tego on robi, nie? Że w sensie, no bo jakbyś miał zobaczyć na to, co na YouTubie, bo on robi po polsku na przykład teraz, nie? Ale z tego, co mi mówił, też chce tam przejść na angielski, nie? Tak. No ja mu... bo te napisy są mega, mega czasochłonne, nie? No są czasochłonne i też coś innego jest oglądać z napisami. Ja wiem, jak jest dużo znaczy, takiego... Znaczy, wiesz, nawet opcja typu on mówi po angielsku, ale na przykład napisy osoby, z którymi rozmawiam, mówią po polsku, bo nie czują się, wiesz, tam komfortowo mówiąc po angielsku. Wiadomo, że nie każdy jest mistrzem angielskiego, nie? Więc... Nawet samo to, jak odejdzie mu jego kwestia do przetłumaczenia, no to wiesz, zawsze ma mniej roboty wtedy. No, u nas też tak jest. Ja też jak tam gadam z kimś, to normalnie po polsku daję napisy, nie? Ale to, co Szymon robi, jest ekstra. No bo to ekstra jest stresujące, nie? Jak musisz w innym języku mówić. Ja pamiętam, jak nagrywaliśmy ten filmik z Hanniganem, nie? Mhm. I tak jak miałem w głowie mniej więcej ułożone to, co chcę powiedzieć, to wiesz, poczułem się jak kretyn, bo zacząłem ciężko się tam, przełamać, nie? No, to tym bardziej, że ja w sumie pierwszy raz w życiu, wiesz, tak rozmawiałem z kimś po angielsku. Mm. Wcześniej gdzieś tam wyjeżdżałem za granicę, to wiesz, kupienie, zrobienie zakupów po angielsku, no to nie jest coś takiego, jak musisz do kamery herta mówić, nie? No to tylko w głowie siedzi, nie? Tego, takie że coś. Tam milion osób to obejrzy, no, nie? No. Także to jest taka blokada. No. Ale ja też Szymonowi mówiłem od początku, żeby dawał po angielsku. No bo jednak to jest, wiesz, większa widownia i nie jesteś zamknięty tylko na to polskie środowisko, jak na tą polską widownię, która ogląda. Tylko, no wiesz, no, ludzi z masa na świecie. A angielski to jest na tyle taki uniwersalny język, że z praktycznie, wiesz, no z większości krajów ludzie będą to mogli oglądać, nie? Ja tak mam, jest dużo tych rosyjskich teraz kanałów takich driftowych. Dużo, no. Tylko, że tam to street głównie jest. Tak, no nie, tam hardkorowcy są, ale na przykład Marek dużo tego ogląda, bo on też po rosyjsku mówi, bo to jest jego język natywny, nie? I dużo jest, mega dużo kanałów, którzy mówią tylko po rosyjsku, nie dawają napisów i jest serio taki ogień content, a ja oglądam to i nic z tego nie rozumiem, nie? No. A są takie kanały, co mówią po rosyjsku, ale są napisy. Ale widzisz, jak Gohar na przykład. Z drugiej strony... tak jak wy robicie takie vlogi, można powiedzieć, nie? No to jesteś w stanie obejrzeć nie znając języka, nie? No tak. No ale i wiesz, dlatego jakby ty jesteś w stanie obejrzeć to po rosyjsku, jesteś w stanie, nie wiem, film Makosy po fińsku obejrzeć i wiesz, jakby tam głównym wątkiem nie jest rozmowa, tylko te przebitki, wiesz. Ale ci są musiał wiedzieć, co gadają, nie? No, a są, wiesz, rzeczy, które no, nie jesteś w stanie, wiesz, obejrzeć nie znając języka, więc to akurat jest w sumie taki content, który jesteś w stanie obejrzeć od tak, no, dla samych przebitek, które są w tym filmiku. No tak, no.
No ale fakt, że to, że wy zrobiliście to po angielsku, no to na pewno wam ułatwiło nawet zarobkową drogę, nie? No, jest to prawda. Chociaż no, z tego co mówisz, no to tam reklamy nie są jakimś tam głównym źródłem waszego dochodu, nie? Więc... Tak, no skupiamy się też na tym merchu, żeby jakoś to ciągnąć i też to nie jest tak, że my to jakoś pchamy, żeby wiesz, Adam Elzima teraz, nie wiem czy oglądasz, no, ale on teraz też tam teraz w każdym filmie chyba pierwsze dwie minuty to tam ten swój merch gdzieś tam ciska, kupujcie to, kupujcie tam. To ja też nie staram się robić takich rzeczy, po prostu wrzucę link na koniec, no i kto będzie chciał, to wrzuci. No właśnie, nie, ale tak, żeby nie popychać tego. Nie jest tak, że właśnie bardziej atrakcyjne staje się to, co nie jest takie, wiesz... Na siłę wymuszone. Trzy filmy w miesiącu i w każdym filmie pierwsze 5 minut widzisz takie samo, nie? No. Kup to, nowy merch, wiesz. No nie, nie chciałbym takiego czegoś oglądać, więc nie chcemy takich rzeczy robić, nie? Bardziej to trzymasz takie luźne, ciekawe, jak jest dotychczas, myślę, nie? Ale też trochę nam się obrywa przez to, że mówimy po angielsku, no bo bardzo duże, no są komentarze, nie? Codziennie jak wstaję rano, że Polaczku mów po polsku. Jeszcze się taki nie urodził, co każdemu dogodzi. No, to jest to. Nie, trzeba mieć otwartą głowę po prostu i tyle. A jeśli chodzi o samochód, masz jakieś plany na przyszłość, czy Miata forever? No, z Miatą jestem dość związany sentymentalnie, jako że no, jest to moje pierwsze takie konkretne auto, które, wiesz, włożyłem dużo czasu i pieniędzy i serca, więc raczej zostanie na zawsze. Bo też właśnie na przykład do ślubu nas zawiozło z moją żoną, zepsuło się pod kościołem i musieli nas pchać goście, bo świadek nie wyłączył świateł, ale no raczej Miata zostanie na długo. No i nie wiem, w sumie mamy Kevinka, mamy Miatówę, nic za bardzo nie jest nam do szczęścia więcej potrzebne, nie? Właśnie, w poprzednim podcaście, który był godzinę temu, zapomniałem się cię zapytać, czy jak Marek ma Miatę, ty masz Miatę, chcielibyście ujednolicić się wyglądem jakoś jako team? Kurde, nie no, wiesz co, nie wiem, chyba była nawet taka rozmowa przez chwilę, przeszło nam to przez głowę, ale tak samo jak mamy trochę inne osobowości, to tak samo jakby te auta będą wyglądać inaczej, nie? W sensie nie chcielibyśmy chyba dwóch tych samych Miat. Już jest gejowa wystarczająca. No, nie, on ma jakieś tam swoje, wiesz, nastawienie do swojego auta, ale teraz też ale chcemy je... Ale zbiera sobie jakieś graty do tego auta? Tak, no właśnie mamy plan teraz na wiosnę je trochę odgruzować, pomalować na nowy kolor i no i wiesz, jakoś tak odświeżyć trochę, nie? Ale też jakiś tam burdy kicik wiedzie, czy raczej Marek nie jest fanem tego? Z co myślimy na tym? No z Miatą jest to, że jedyny w sumie burdy kit, jaki może rzucić, to jest ten, co ja mam. No, on jest jakoś łatwo dostępny w Polsce? Tak, tak. No, nie jest jakiś super jakościowo, ale jest jedyny dostępny. No i... O, większość nie jest super jakościowo. No, to nie? prawda. Chyba, że Bacon Kitu to jest dobra jakość. Autopromocja. No tak, ale nie. Śmieję się, żartuję oczywiście. Marek chyba chciałby ją taką, jaka jest, szczęście na 14, niziutko, szura pod dłużnicami, że jakikolwiek burdy kit by tam wrzucił, to by był wyłamany od razu. Więc chyba no nie. Właśnie, w sumie jak każdy tak wkłada body kit, to on może się odróżnić. No nudno by też było, nie? No, jakaś tam dokładeczka może padnie, coś tam. No i tyle, nie? Nowy kolorek. No dobra, Samuel, to trzymam kciuki za wasze plany. Dziękuję. Żeby się tam realizowało wszystko tak, jak sobie wymarzycie. Mam nadzieję, że widzimy się w tym roku na jakichś torach. No, chciałbym się przejechać razem. Także dziękuję ci bardzo, że poświęciłeś mi swój czas. Na dwa podcasty. Już mamy dwa za sobą. To jesteś drugi z dwoma już, no. Tak? Bo już Jacek był. A, no właśnie, no tak. No też już masz dwa. Super, ja też bardzo dziękuję za zaproszenie. Także dziękujemy bardzo i do usłyszenia. Dzięki. Na razie.